Jak wykonać przelew za pomocą mechanizmu podzielonej płatności Split Payment? 1 listopada 2019 roku weszły w życie zmiany do tzw. ustawy Split Payment, wprowadzające nowy sposób płatności za nabyte towary lub usługi. W myśl nowych przepisów płatności otrzymane za faktury VAT są podzielone w następujący sposób. Wynikająca z faktury kwota wartości sprzedaży brutto jest księgowana na rachunek rozliczeniowy, dla którego jest prowadzony rachunek VAT. Następnie kwota podatku VAT wynikająca z wystawionej faktury będzie przeksięgowana z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT. Jak opłacić fakturę VAT w Pocztowy 24 za pomocą mechanizmu Split Payment? Po zalogowaniu się do Pocztowy 24 wybierz ikonę Przelew zewnętrzny. Wybierz z rozwijanej listy rachunek, z którego chcesz opłacić fakturę VAT. Realizacja przelewu za pomocą mechanizmu podzielonej płatności następuje zawsze z rachunku rozliczeniowego powiązanego z rachunkiem VAT. Wybierz z listy lub wpisz ręcznie nazwę odbiorcy przelewu i numer konta, na który przelew ma być wykonany. Jeśli wybierzesz zdefiniowanego odbiorcę z listy, numer konta podstawi się automatycznie. Następnie w pole Kwota płatności wprowadź kwotę brutto z faktury. Zaznacz opcję Płatność podzielona. Wyświetli się powiązany z rachunkiem rozliczeniowym rachunek VAT wraz z informacją o dostępnych środkach. W odpowiednie pole wprowadź kwotę VAT z faktury. Następnie wpisz numer faktury, wybierz z rozwijanej listy typ identyfikatora odbiorcy, NIP, PESEL, REGON, inny i wpisz w pole poniżej jego numer. Później wybierz przycisk Wykonaj. Pojawi się ekran z podsumowaniem danych przelewu. Sprawdź ich poprawność. Jeśli dane wymagają modyfikacji, wybierz Modyfikuj i popraw dane. Jeśli dane są poprawne, wybierz przycisk Zatwierdź, a następnie autoryzuj przelew kodem z wiadomości SMS, który otrzymasz na swój numer telefonu komórkowego podany w banku. Wpisz kod w odpowiednie okno i wciśnij przycisk Podpisz lub użyj certyfikatu, jeśli masz metodę autoryzacji Certyfikat. Dyspozycja przelewu została przyjęta. Aby zakończyć operację, wybierz Zakończ. Zachęcamy do korzystania z Pocztowy 24.